Pracodawcy, związkowcy, wspólna sprawa, czyli radiowa debata. W naszej radiowej debacie witam bardzo serdecznie. Kłania się Joanna Matlak, w studiu goście, można powiedzieć nasza stara gwardia, stała ekipa. Piotr Pęcześnik, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Doktor Witold Potwora, ekonomista. Dzień dobry, dobrze, że to stara, młoda, przynajmniej prowadząca. Sprawdzona, doświadczona, to miałam na myśli. Grzegorz Kulisz, BCC. Dzień dobry, panie rektor. Fajnie, zaczynam od komplementów dzisiaj, więc myślę, że będzie wesoło. Doktor Jerzy Szteliga, OPZZ, witam. Prawdziwy starogwardzista. Grzegorz Adamczyk, Solidarność Opolska. Dzień dobry. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i PGNiG. Warunkiem jest wyzbycie się kontroli nad Gas Storage Poland, spółką zależną PGNiG, która kontroluje magazyny gazu ziemnego spółki. To ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia podmiotów. Prezes PGNiG Paweł Majewski mówi, że ta decyzja to jest kolejny bardzo ważny etap na drodze do połączenia sił i budowy koncernu multienergetycznego, a prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że na przejęciu PGNiG-u przez Orlen skorzysta polskie państwo i konsumenci. Czy faktycznie i w jaki sposób, może doktor Potwora? Tego nie wiemy, dlatego że to jest taki pomysł w historii. Mieliśmy już takie pomysły, żeby tworzyć takie wielkie instytucje, wielkie organizmy gospodarcze. Przypomnę, kiedyś była taka jeszcze w latach 70. reforma związana z wielkimi organizacjami gospodarczymi, takie WOGi. Jak ktoś te lata 70. sobie wspomni, to wtedy w Korei tworzono tak zwane czebole, czyli takie to co dzisiaj, co było tą główną przyczyną rozwoju Korei Południowej. Dlatego, że połączenie tylko w innych warunkach trochę dyktatury wojskowej. Ale dzięki temu Korea Południowa się zmieniła. Wracając konkretnie do tego pytania, to oczywiście nie ma nic zdrożnego w tym, że przedsiębiorstwa łączą się czy dzielą się. To proces fuzji, przejęć jest procesem bardzo naturalnym. On jest widoczny w wielu obszarach i takie połączenia słynne Saudi Aramco też powstało z połączeń różnych instytucji. No, i chęć stworzenia takiego dużego koncernu, który mógłby skutecznie konkurować nie tylko na rynku polskim, ale na rynku europejskim, czy nawet na rynku światowym, nie jest czymś nagannym. Problem jest oczywiście w zarządzaniu tego rodzaju instytucją, dlatego że im większa firma, im większe przedsiębiorstwo, im większa korporacja, to moim zdaniem tym dalej jest od rynku, tym dalej jest od potrzeb klientów, tym dalej jest od takiego realnego zarządzania, to znaczy realnego w sensie takim, że reagujemy szybko na informacje płynące z rynku i jakby nie ma tych różnych procedur korporacyjnych, gdzie potem się okazuje, że ten klient wcale nie jest najważniejszy, tylko jest na 7., 8. czy 9. miejscu. Najważniejsi są na przykład prezesi poszczególnych strategicznych jednostek biznesu, bo to tak zdaje się naukowo się nazywa, czy z angielska, czy z polskiego języka, to są takie wtedy modele. Są różne teorie. Swego czasu niejaki Welch, czyli prezes General Electric, doszedł do wniosku, że firma jest za duża i pomyślał sobie, że sprzeda kilkadziesiąt chyba właśnie takich strategicznych jednostek biznesu. Welch, który był bardzo nielubiany przez kolegów pana Grzegorza, dlatego, że zwalniał ludzi jak tylko się dało, osłabił. Nie liczył się wcale. Nie liczył się w ogóle z ludźmi i jest taki pancerny, on jest nazywany jakiś pancerny Jack, czy jakoś inaczej, ale zapisał się w historii kilkunastokrotnym zwiększeniem wartości tego General Electric. Być może nawet kilkudziesięciokrotnym, to musiałbym sięgnąć do swojej książki, bo gdzieś tam kiedyś o nim pisałem trochę. I tak jak mówię, nie jest nic zdrożnego w tym wszystkim, natomiast oczywiście zawsze istnieje obawa, że tego rodzaju przedsiębiorstwo będzie zbyt duże do zarządzania. I jeśli nie potrafimy znaleźć takich dobrych
menedżerów, którzy będą w stanie sobie z tym poradzić. Jeśli nie będzie właściwie działała Rada Nadzorcza, a może nie działać właściwie, dlatego że my wiemy, że w naszym kraju duża część różnych stanowisk jest dedykowana tym, którzy wygrywają w określonym momencie wybory i to nie ma nic wspólnego wtedy z gospodarką rynkową. Ja generalnie jestem zwolennikiem, jak państwo już wiecie, tak kończąc tą swoją pierwszą wypowiedź, jestem zwolennikiem takiej gospodarki mocno zdywersyfikowanej. To znaczy wiem, że koncerny, trusty, jak to kiedyś nazywano, kartele są czymś naturalnym na świecie, natomiast mnie się bardzo podoba ta alternatywna gospodarka, te przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkudziesięciu, kilkuset pracowników, którzy bardzo szybko reagują na okazję i na to, co się dzieje na rynku. Wtedy jest prościej, nawet jeżeli jest jakiś kłopot ekonomiczny w takim przedsiębiorstwie. To jest to, co też ratuje na przykład województwo polskie. Zawsze podkreślamy, że my nie mamy takich dużych przedsiębiorstw i w sytuacjach kryzysowych jest łatwiej wtedy. Mm-hmm. Pan Grzegorz się zgodzi? Mniejsza firma łatwiej zarządzać? Na pewno. To znaczy, to takie agile'owe, czyli zwinne podejście do zarządzania i teraz ta taka transformacja modeli zarządzania z takich hierarchicznych struktur, które przechodzą w zarządzanie zespołowe, czy później już w tę tak zwaną fazę trzecią, czyli te przenikające się zespoły. Wszystko w modelu takim zwinnym, agile'owym. Na pewno to jest przyszłość zarządzania przedsiębiorstwami. Ja myślę, że tutaj to będzie jeden z wielu problemów, tym bardziej, że dzisiaj po informacji o połączeniu, czy tam wczoraj informacji o połączeniu, giełda zareagowała mało optymistycznie, czyli akcje PGNiG-u i akcje Orlenu spadły, więc inwestorzy niekoniecznie widzą to połączenie tak hura optymistycznie, jak widzą to politycy. Problem zarządzania przez polityków z... nie będę na pana doktora w lewo spoglądał, ale o polityce znowu, a się nie znam, przecież wiadomo, to zarządzanie w małym, w średnim, czy w bardzo dużym, czy w takim polskim nowym Czebolu, to i tak będzie ten sam problem. Znaczy, to nie są menadżerowie z prawdziwego zdarzenia, w sensie ich kompetencji, to nie są ludzie, którzy patrzą na dobro przedsiębiorstwa, niejednokrotnie nie patrzą na dobro pracowników, to są umocowani politycznie ludzie, którzy mają zupełnie inne motywacje w funkcjonowaniu w przedsiębiorstwie, niż powinni mieć jako menadżerowie. Bo są motywacje polityczne i one stoją w sprzeczności z tym, jak powinno być zarządzane przedsiębiorstwo. Wpisując słowo Czebol na Google, a wpisywałem sobie przed audycją dzisiaj, to pierwsze to jest Czebol Korea, a później Czebol Orlen. Więc my już takiego to jest druga rekomendacja frazy w Google. My już takiego mamy. I teraz giełda tak zareagowała. Problem z zarządzaniem. Oczywiście, że są argumenty, z którymi ciężko polemizować, jak multienergetyczny koncern, tylko tym wspólnym mianownikiem jest ta jakby energetyczność, czyli jakby ten komponent energii, który charakteryzuje każdy z tych, ale różnych przedsiębiorstw. Sposób dystrybucji tej energii jest różny. Wiadomo, że klienci mogą być bardzo podobni. Nie wiem, czy tam możemy mówić o potencjalnych efektach synergii, na przykład sprzedażowej, czy alternatywności dostarczanych usług i produktów. Jakby nie znam się na energetyce, trzeba było porozmawiać z prezesami tychże spółek, jak oni widzą korzyści takie biznesowe. Jak widzą, jak wskaźniki będą się zachowywały w przyszłości. Jaki to ma sens, poza tym, że mówi się o tym, że my będziemy teraz o stuletniej tradycji największym przedsiębiorstwem, który będzie Bóg wie z kim konkurował. Jeżeli to będzie szło w parze z silną motywacją do transformacji energetycznej na OZE, tak jak to robią Niemcy, a nie jakichś tam pokątnych wspierania górników, już się widzę, Grzegorz łapie za twarz, to powiem po młodzieżowemu spoko. Ale jeżeli to będzie po staremu i powstaną kolejne, jak pan doktor powiedział, piony w organizacji, gdzie trzeba będzie zatrudnić kolejnych menadżerów i dyrektorów, a tu się ze związkami zgadzamy, w sensie w tym moim wąskim kontekście i ogólnie w szerokim, że menadżer to jest tak pejoratywnie postrzegane, no to wtedy koszty te polityczne związane z budowaniem takiej szerokiej i głębokiej struktury, wysokiej znaczy, no będą straszne. I ja nie widzę tam potencjału na nowoczesne zarządzanie. Ja, nie znając szczegółów, żeby była jasna sprawa, nie widzę tego w jakichś kolorowych barwach. Raczej jest to ambicja i megalomania polityków. Także jak coś robimy, to robimy
dużo nie wypominając oczywiście nikomu ani wzrostu, ani innych tam anatomicznych przywar. Więc jakby, ja nie jestem specjalnym fanem tego rozwiązania. Entuzjastą pomysłu. Okej, Grzegorz Adamczyk, Solidarność. Ja też. Nie jestem entuzjastą, żeby to było łączone w ten sposób. W końcu połączyliście się. A my dawno jesteśmy połączeni. My czasami, tylko jak w starym dobrym małżeństwie mamy zwady. Tak zawsze się zastanawiam, bo tworzymy te koncerny, które podlegają pod Skarb Państwa, pod obecnego ministra, wicepremiera, pana Sasina. I bardziej by mnie zadowoliło to, że za tą energetykę będzie odpowiadał Departament specjalistów, którzy się na energetyce znają, którzy umieją tak skoordynować pracę spółek Skarbu Państwa i na nich wywierać presję, żeby one były propaństwowe i żeby działały na potrzeby naszych obywateli. I to jest mój pomysł na tą spółkę. Bo zarządzanie molochem, który będzie na dzień dzisiejszy zatrudniał 50-60 tysięcy ludzi, jest niemożliwe przez jedną osobę, przez jeden zarząd. Na pewno potworzą się jakieś podspółki, które będą miały swoich podprezesów i będą pod rady nadzorcze. I to powoduje cały konflikt interesów. Bardzo zgadzam się z panem profesorem Potworą. Bo tak to jest w zarządzaniu. I więcej ludzi, tym więcej problemów. I więcej zadań, które przed nami stają, to jeszcze więcej problemów. Ale po to mamy Ministerstwo Skarbu i tam powinny zapadać decyzje. Tam powinien być departament, myślę, że jest, do spraw bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju Polski. Tak to widzę i to jest hierarchicznie, bo gdybym ja jako właściciel, Skarb Państwa i minister, premier, który odpowiada za nadanie tych prezesów, to ja za to ponoszę odpowiedzialność. Wizja budowania multikoncernów we Francji się nie sprawdziła, w innych krajach być może się też nie sprawdza, bo jednak bezpośredni wpływ na zarządzanie powinni mieć moim zdaniem osoby, które znają się na wąskiej swojej specjalizacji. Ja dzisiaj nie znam człowieka, powiem szczerze, który by się znał na gazie, paliwach, mediach i innych... magazynowaniu, przesyle. Dokładnie. Więc coś będę robił po łebkach, albo będę parafował umowy i inne zdarzenia, które albo zatrudnię sobie tylu znowuż specjalistów, pomagierów i innych, żebym mógł nie popełnić błędu, którzy mi przedstawią prawdziwe dokumenty. Tak oszukali Putina. Dziękuję. Doktor Jerzy Sztaliga, OPZZ. Mądrość ludowa, ale to także mądrość polityczna, mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. A tutaj chyba mamy taką sytuację. Mamy trzy wyśmienite podmioty gospodarcze. Patrzymy na wyniki, efekty finansowe. Orlen, Lotos, PGNiG. I nagle chcemy zrobić coś lepszego, coś mądrzejszego. No to są takie koncepcje wójta, który... chciałby zrobić jedną spółkę gminną do wszystkiego, która będzie od śmieci, od dróg, od nauczania w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba mi się to, bo to jest niebezpieczne. Czasy są niestabilne, więc tego rodzaju eksperymentowanie w takich czasach zawsze przynosi negatywny skutek. O czym Grzegorz powiedział? Giełda momentalnie zareagowała. Ja bym wolał, żeby pan... premier Sasin i pan prezes Obajtek, który do tego tak dąży od wielu miesięcy, najpierw mi odpowiedzieli, jak wyczyścili sprawę Mola i kontaktów z Putinem. Wydaje mi się, że ta cała ta koncepcja to jest przykrycie tamtego problemu. Bo dalej nie wiemy. Media ucichły na ten temat, rząd nic nie mówi, a wiemy, że rozmowy były głęboko, już zaawansowane, już wstępne umowy podpisywano. Więc proszę najpierw mi wyjaśnić jako obywatelowi, który cieszy się z działalności fajnych spółek i kupuje w konkurencyjnych firmach paliwo i tak dalej. Na horyzoncie pojawia się jeszcze
jedno takie dziwne w decyzji urzędu, który wyraził wstępną zgodę. A dlaczego to tamtą spółkę do przechowywania gazu w kopalniach, byłych wyrobiskach wyłącza się z tego interesu? Co tu jest grane? Czy dlatego, że tam za duży pakiet mamy kontrolny, czy mamy za mały pakiet kontrolny? Zbyt wielu jest prywatnych właścicieli. No bo jeśli mówimy, że leitmotywem powstania tego nowego tworu ma być bezpieczeństwo energetyczne, no to to musi być, w tym momencie podejmujemy takie ryzyko, to musimy wszystkim zawładnąć, prawda? Wszędzie musimy mieć pakiet właścicielski, nadzorczy jako państwo, bo mamy wizję, mamy cel. Więc wydaje mi się, że to jest taka nieprzemyślana koncepcja. No, wsiedliśmy do autobusu i jeździmy od jednej firmy do drugiej, próbujemy coś wykoncepować. Według mnie to jest lipa nie na miarę dzisiejszych czasów. Podejrzliwy pan doktor. Piotr Pęcześnik, Kongregacja. Tutaj większość tych negatywów wyłuszczyli, więc ja spróbuję ad vocem chociaż trochę pokazać pewnych... Może trochę plusów? Trochę plusów. Co niedziela w polityce, to i ad vocem się musiało u nas pojawić. Mówiłeś, że nie zajmuje się polityką. Każdy jest polityczny. Ja bardzo bym nie chciał. Oczywiście zagrożenia związane z tym, żeby powstaje jeden trudno sterowalny, być może o ten nie są jak najbardziej zasadne i ja tutaj nie mam wątpliwości, że kwestia zarządca tak potężnym organizmem będzie wyzwaniem. To jest raz. Co do drugiej kwestii, która rzeczywiście budzi moje głębokie wątpliwości, to są te magazyny energii, bo w momencie, kiedy państwo polskie nie jest w stanie kontrolować, może mieć taką samą sytuację, jak mieli Niemcy parę miesięcy temu, że mieli 25% zapełnienia magazynów energii, bo one należały do Gazpromu. I tu jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo poza wszystkimi innymi kwestiami, najistotniejszym z punktu widzenia obywatela, to nie jest cena ta na stacji benzynowej, tylko bezpieczeństwo funkcjonowania całego systemu gospodarczego w obszarze energetycznym. Pojawia się jeszcze jedno wyzwanie, które wiąże się z transformacją energetyczną i być może poszczególne te spółki nie byłyby w stanie nawet w ramach jakiegoś konsorcjum zrealizować tych zadań modernizacyjnych, żeby nie było ich po prostu na to stać, bo jednak duże podmioty gospodarcze są w stanie realizować pewne programy, a mówimy tutaj jeszcze o dwóch obszarach, które pojawiają się, czyli tej rozproszonej energetyce atomowej, jądrowej i o kwestiach magazynowania energii, które są całkowicie w tej chwili kwestią otwartą ze względów technologicznych, chociażby no, tutaj jest kwestia magazynowania energii. Nie jest problemem wyprodukowanie energii tak zwanej zielonej czy odnawialnej, tylko problem jest magazynowanie i w odpowiednim momencie dystrybuowania. I koszty właśnie tego magazynowania czy dystrybuowania próbuje się obejść przez produkcję na przykład wodoru z tej energii. No ale to są kwestie bardziej technologiczne, tylko podstawową kwestią powinno być bezpieczeństwo nas jako kraju w kontekście energetycznym. Oczywiście duży podmiot, tej skali podmiot jest już graczem na rynku światowym. Ja też pragnę. Ja pragnę powiedzieć, że tutaj akurat źródła węglowodorów, czy to jest ropa naftowa, czy gaz, są raczej w tych samych obszarach zlokalizowane, więc być może możliwość łączenia tych zakupów jest jakoś uzasadnione. Nie jestem specjalistą, tu podkreślam, w zakresie energetyki, ale widzę pewne korzyści z tego. No, obiecałem, że powiem parę korzyści. Poza tym mamy pewne doświadczenia, bo tutaj się panowie odwoływali do pewnych doświadczeń, a ja mam wielokrotnie było krytykowane kwestia, mieliśmy duże przedsiębiorstwo, które miało praktycznie monopol na transport kolejowy. Było to PKP, które zdefragmentowano na ileś spółek działającym w tym samym obszarze i były też tam, powstawały ryzyka, że nie do końca na przykład ten kazus PKP Energetyka, który w momencie, kiedy się tam sprzedawał pakiety kontrolne, mogliśmy w
wpaść w pewne zależności. To też jest obszar strategiczny. Energia jest obszarem strategicznym, a szczególnie w tym momencie w kontekście sytuacji międzynarodowej. Możliwość kontrolowania dużych obszarów rynku, a duży podmiot, tu się wszyscy chyba z kolei zgodzą, ma większe możliwości kontrolowania tego tortu. Kwestia wątpliwości co do sprawności zarządcy takiego jest on jak najbardziej zasadne. Tutaj jest ta kwestia, nie ulega wątpliwości. Oczywiście zarządzanie te zwinne ma swoje plusy, ale myślę, że przedsięwzięcia, które wpływają na sytuację geopolityczną, geostrategiczną, no zarządzane w tym sposób jak startupy, no mam pewne wątpliwości. Proszę pamiętać jednocześnie, że tak duże podmioty gospodarcze mają też możliwość wpływu na politykę. Czyli tu jest sprzężenie zwrotne i to jest ta kwestia, że z którą dotyka nas globalny świat w tej chwili, że korporacje o tej skali mają wpływ na bezpośrednio, i to jest to jedno z ryzyk, które ja widzę, że mają wpływ na kształtowanie sfery politycznej i decyzje polityczne. To jest takie moje zastrzeżenie. Sobie retoryczne pytanie tutaj. Ale to nie jest do mnie pytanie, być może do ministra Sasina. No właśnie. To dwa zdania i pan doktor. To po co jest nam Ministerstwo Skarbu jako organ właścicielski tych podmiotów? Tam powinno być ta duża polityka, duże kontrakty, duża strategia narzucona, przepraszam cię bardzo, jako właściciel, jako Skarb Państwa, to ja narzucam zasady i ustawiam pewne rzeczy. To jest proste. To są osoby zależne wprost od wicepremiera Sasina. To nie są osoby, które mogą sobie... I teraz odwrócę, dlaczego moje pytanie mówi o tym, to co? Multikoncert ma wpływać na ministra, na premiera, czy premier ma wpływać na prezesa, którego powołał? Nie, ja tylko pokazałem niebezpieczeństwo, że tego typu te skale przedsięwzięcia mają wpływ również na bieżące życie polityczne. No to jest jak gdyby oczywiste. Kwestia kontroli właścicielskiej de facto, o której ty mówiłeś, czyli nadzoru właścicielskiego, jest problemem na całym świecie i tutaj nie ma żadnej wątpliwości. I tutaj możemy pogadać sobie o pewnych rzeczach, które przecież akcjonariusze Enronu, też dużej firmy energetycznej, byli oszukiwani de facto przez tych menadżerów, którzy byli takimi wielkimi specjalistami, byli wręcz oszukiwani, bo niestety rozproszony akcjonariat w tego typu przedsięwzięciu zawsze ma problem z kontrolą właścicielską nad tego typu organizmami. Być może skoncentrowanie kontroli właścicielskiej obywateli Rzeczypospolitej poprzez system wyborczy i podział władzy, kontrola nad własnością, bo Orlen jest naszą własnością w dużej części, musi być przedmiotem naszej troski. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości. I pan doktor się krótko zgłaszał, ale obiecałam. Przypadek o Enronu nie jest do końca właściwym przypadkiem, bo tam, jeżeli chodzi o balance sheet i PNL, tam było audytorzy i duża firma doradcza Artur Andersen upadła. Tam audytorzy oszukiwali, oczywiście, bo to był przekręt od samego początku. Oni oszukiwali wszystkich. Więc co jakby do mechanizmu, ale kontrola właścicielska była iluzoryczna. A tu mamy państwo, które powinno... Doktor Potwora się zgłaszał chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo doktor Stoliga, oprócz tego, że jest wybitnym znawcą filozofii starożytnej, od czasu do czasu gdzieś tam jednak ten jego trend polityczny nabiera dużego znaczenia. Mówił o MOL-u. Ja przeanalizowałem MOL. To znaczy jeszcze jakieś audycji. Otóż to było tak, mniej więcej. Wtedy, kiedy poprzedni premier Węgier, który mówił, że kłamał rano, wieczorem i po południu, sprzedał MOL, sprzedał, może inaczej, sprzedano wcześniej część MOL-u, czyli 20% około, sprzedano koncernowi austriackiemu naftowemu i potem ten koncern austriacki sprzedał to Rosjanom. Rosjanie
dążyli do wrogiego przejęcia. Tak jak zakłady azotowe nasze w Polsce, zresztą 20%, teraz jest taka też już pojawia się medialna taka wrzutka, że co tam się dzieje z tymi 20%, czemu tego nie znacjonalizujemy. I otóż premier Orban i jego rząd wprowadził bardzo ciekawy taki zapis, że niezależnie od tego, jaka jest wielkość udziałów, głos decydujący w MOL-u mają Węgrzy, ma rząd węgierski. I to nieprawda, że MOL jest rosyjski, jest tak samo rosyjski jak zakłady azotowe, jak Shell, jak BP i parę innych rzeczy. Po prostu teraz okazało się po tej bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, jak mocno kapitał rosyjski penetrował różnego rodzaju sfery wrażliwe. To my już wiemy, wrażliwe. Ja tylko to mówię dlatego, że tak jak mówiłem na samym początku, zdaję sobie sprawę, że nic złego w takim połączeniu, w takiej fuzji nie ma. Natomiast, tak jak tu wszyscy po kolei mówili, są obawy, jeśli chodzi o sposób zarządzania, że to będzie po prostu za duże. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że my dzisiaj musimy się patrzeć już, cały świat się na to patrzy. Musi się patrzeć na to, że te mechanizmy rynkowe jednak zostały poddane, mechanizmy rynkowe, czyli to, że ktoś sobie może kupić akcji jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, ile chce, jeśli ma tylko pieniądze i jego na to stać, że te mechanizmy rynkowe w takich wrażliwych bardzo sektorach gospodarki jednak muszą być trochę chronione. I to już wiemy, że na przykład, jeszcze raz to podkreślę, że pomysł z Baltic Pipe, czy pomysł z rozbudową Świnoujścia był jednym z najlepszych, jaki mógł się przytrafić w ostatnich latach w gospodarce polskiej. I to rzeczywiście, żeśmy... To trzeba raz no wyraźnie podkreślić, że i tylko zdywersyfikowanie źródeł energii. Ja mam też wrażenie, że nawet jeżeli powstanie ten potężny koncern energetyczny polski, że gdzieś jeszcze znajdą się miejsca dla nieco mniejszych graczy, bardziej ambitnych, bardziej elastycznych. No i to jest rola UOKiK-u, ale pytanie, jak UOKiK będzie... No jeszcze jest Komisja Europejska, która będzie, tak jak w przypadku Lotosu, to nie był, pewno byśmy Lotos chcieli kompleksowo przejąć, ale no mamy to ustawodawstwo, to w tych podręcznikach, które z panem doktorem Jerzym czytaliśmy jeszcze w latach 70., 80., tam była mowa o tym ustawodawstwie antykartelowym, antytrustowym, które niczego w zasadzie to ustawodawstwo nie przyniosło. Te wielkie koncerny powstały i potem dochodziło do przykładu takiego, jak mówiliście panowie tutaj z Enronem, gdzie po prostu, tak jak ten węgierski premier, kłamali rano, kłamali wieczorem i kłamali się. Pan Piotr jeszcze kropeczkę postawi i kolejny temat. To znaczy, ja bym tylko zwrócił jeszcze jedną uwagę, że dzisiaj mówienie o jakichkolwiek pewnikach na rynku energetycznym jest po prostu wróżeniem z fusów, bo od decyzji praktycznie jednej osoby emocjonalnej może zależeć przez bezpieczeństwo energetyczne całej Europy, a to od tego zależymy w tej chwili wszyscy. I tym bardziej, premierze Sasin, bądź ostrożny. Dziękuję, ale to było przejęcie pierwsze... tak dużego koncernu, choćby nawet części zarządczej, jest dużo większym problemem niż połknięcie małych koncernów. Za nami pierwsza część debaty, zapraszam na drugi temat. A w kolejnej części naszej debaty porozmawiamy o tak zwanej tarczy antyputinowskiej. Rząd tydzień temu ją zajawił, szczegółów na razie nie było, ale dzisiaj już wiemy więcej. Trzy cele: przedłużenie rozwiązań hamujących wzrost cen, pomoc dla firm w znalezieniu nowych rynków zbytu i ściągnięcie inwestorów działających dotąd w Rosji. No właśnie, co do tarczy antyinflacyjnej, to ona do końca połowy 2022 roku miała działać, będzie przedłużona do końca trzeciego kwartału, albo może i nawet do końca roku. To jedno z tych działań. Pan Grzegorz Kuliś. Trzy postulaty. BCC, kłaniam się nisko. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej było w pewnym sensie już spodziewane przed inwazją Rosji w Ukrainie, bo wszyscy wiedzieliśmy, że te założenia, że ona ma działać do połowy roku 2022, są takie chóra optymistyczne. Więc tu żadne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o ściąganie, i to jest najsensowniejszy postulat tej
Znowu będę musiał pochwalić PR-owca rządowego, kto wymyśla te nazwy, bo tarcza antyputinowska to już jest taki... Nowy Polski Ład. Powiem znowu kolokwialnie młodzieżowo, to jest grubo. No dobrze brzmi. Tak, to fajnie brzmi, to coraz lepiej brzmi, tylko boję się już nazewnictwa i nomenklatury kolejnej tarczy, bo ja nie wiem, moglibyśmy to w studio wymyślać. Ale to fajna sprawa. W każdym razie... No i tak nie podrobił. Będę próbował. Widać duży trend, to znaczy widać... Tutaj też ambiwalencja głęboka moja z tego względu, że z jednej strony jestem po kilku spotkaniach z zagranicznymi inwestorami, którzy chcieli albo wchodzić na polski rynek, ich jest mniej, albo nasi klienci, którzy chcieli mocno rozszerzać swoje działalności i w tej chwili nie powiem, że wszystko jest on hold, jako konsekwencja tego konfliktu za naszą wschodnią granicą, z tego względu, że ten duży kapitał na nas patrzy i w ogóle patrzy na tę sytuację jako region i my się niestety w ten region łapiemy. Więc oni troszeczkę rewidują swoje pomysły na rozwój, na inwestycje, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rynek pracy, co mnie osobiście bardzo interesuje. I zresztą chyba nas wszystkich w tej chwili, ze względu na dużą falę migracyjną. Z drugiej strony pojawia się potencjał, i tutaj rząd go właściwie zidentyfikował, pojawia się potencjał ściągnięcia firm, które z jakichś względów były zlokalizowane na terenie Ukrainy lub na terenie Rosji, i ci inwestorzy zagraniczni teraz szukają, i nie tylko zagraniczni, że to też lokalni inwestorzy, słyszałem o ukraińskich przedsiębiorcach, którzy mają gotowe modele biznesowe, które przez lata dobrze funkcjonowały i były zaimplementowane na Ukrainie, z systemami, z materiałami, z zasobem jadą tutaj ludzkim i będą starali się odnaleźć w naszych realiach gospodarczych. Więc myślę, że ten taki impuls na gospodarkę poprzez to, że zachodni inwestorzy tam obecni będą szukali nowych miejsc, gdzie będą mogli realizować swoje cele biznesowe, i tamtejsi przedsiębiorcy też będą szukali nowych miejsc, i Polska jest dobrym miejscem na dzisiaj. Z wielu względów, jeżeli chodzi o bliskość kulturową, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc jakby z wielu względów to, że mamy relatywnie jeszcze tani zasób w porównaniu do zagranicy, dość elastyczny, powiem, wielu przedsiębiorców, a dzisiaj mam spotkanie w BCC, jeżeli będzie słuchało tej audycji, pewnie mnie będzie upominać, ale w porównaniu do zagranicznych systemów, a znam je dość nieźle, dość elastyczny system pracy, dość niskie podatki, więc myślę, że jesteśmy lokalizacyjnie dobrym miejscem. I teraz... się nagrywa. Tak. Ja wam wszystkim, moi drodzy, przygotuję kopię i wyślę dzisiaj na maile. Możecie to w nieskończoność odsłuchiwać. Jeszcze dwa tygodnie temu słyszałem, że Polska jest bardzo opresyjnym krajem, który tylko łupi pracodawców i właścicieli dużych firm. Tu moi świadkowie mogą to po... Nie. Twoimi wtedy ustami to było powiedziane. Grzegorzu, chodziło mi o związki zawodowe. Nie. Właśnie o system... Związki zawodowe. Jego się postarzał. Trzeba zrobić swoje. Trzeba zrozumieć jedno. To jest elastyczne podejście do otoczenia. Tak. Więc proszę nie kwestionować. Tak, normalnie menadżerskie podejście. A dwa tygodnie, to dziękuję panie doktorze, to faktycznie długi czas okres, więc... No, wszyscy w tym stresie i w tej traumie starzejemy, to racja. Oczywiście, że opresyjność rządu i szalone pomysły w niektórych przypadkach z perspektywy Polski nie są doskonałe, ale patrząc na kraje Europy Zachodniej, do której koledzy związkowcy jadą, się szkolą i tam podglądają, co tam się dzieje, niestety, no to jednak nie wypadamy tak najgorzej. Jeżeli z tych trzech postulatów ten nam się uda i zrobimy to sensownie, dobrze i szybko, no to będzie z korzyścią dla naszej gospodarki. Muszę odpowiedzieć. Ja rozumiem te żarty, rzeczywiście. Ja rozumiem. Oczywiście tarcza antyinflacyjna, antyputinowska, przedłużona do końca roku, a może i dłużej, tego nie wiemy, ale na to będą nam też potrzebne środki z Unii Europejskiej. Bo sami nie wydolimy. I to sobie uczciwie dzisiaj tu powiedzmy w tym radio. Jeżeli nie będzie środków z Unii Europejskiej, zapomnijmy, że Polska... Bardziej liczy na amerykańskie, ale to inne. Albo amerykańskie, ale ważne, żeby ona zafunkcjonowała. Jakie by nie były, mamy być na stopie. Jeżeli chodzi o... O te inwestycje, które mogą przyjść po tych firmach, które one już się dzieją, bo już część produkcji, która przez nasze polskie firmy i te koncerny była umiejscowiona, czy w Rosji, czy na Ukrainie, już trwają przetasowania i
cała logistyka, jak umieścić tą produkcję w Europie, ale żeby i to już się dzieje, ja to mogę powiedzieć o paru firmach. Najważniejszym, Grzegorz tego nie powiedział, a BCC o tym powinno powiedzieć, bo dba o tych swoich członków. I to swoich jest, pracowników. To są, ja mówię o BCC na razie. To jest rekompensaty dla tych firm, które w sposób wojny, albo dlatego, że wybuchła wojna, utraciły swoje rynki zbytu. I wypomnę to dzisiaj z premedytacją. Tak jak polski rząd, gdy nastał COVID, wspierał polskie firmy i to zrobił doskonale, bo naszych firm zbankrutowało 0,0 nic albo 0,0 ileś tam procenta, to te firmy przetrwały. I myślę, że te firmy, które jednak miały te produkcje, tą produkcję czy eksport poprzez różne inne kraje do Rosji, będą miały jakąś rekompensatę. I to wsparcie, żeby to jednak się zbilansowało. Bo dzisiaj zostawić te firmy dobrze rozwinięte, dobrze prosperujące samym sobą, one nie wierzę, że sobie poradzą. Ta wojna się kiedyś skończy, ale te firmy muszą tu zostać. Nie tylko poprzez powrót tej produkcji i tych zamówień, czy umiejscowianie nowych miejsc fabryk, czy w Polsce, ale również poprzez ochronę ich utraconych wpływów. Mam kilka takich branż, które rzeczywiście utraciły ogromne pieniądze poprzez ten konflikt. Bardzo mi króciutko. Dobrze, króciutko. Serce się raduje na takie słowa związków zawodowych, którzy wspierają i tutaj już teraz całkiem poważnie, bo to jest bardzo dobra inicjatywa. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że te firmy powinny mieć wsparcie i jeżeli ono będzie sensowne, będzie dobrze celowane, bo to jest kwestia określenia procentu utraty przychodów wynikających z tych. To nie był dla nas duży rynek zbytu, patrząc na jakby wymianę, ale tutaj pan doktor ostatnio przytaczał bodajże 6%. Tak? Eksport. Tak, to jest eksport. Import 6,5%, 1,5% eksport do Rosji. Więc jakby to eksportowo to nie jest istotny komponent, no ale jednak należy te firmy identyfikować. Putin nam pomógł, wyautował nas dawno z rynku. No. Bardzo nam pomógł. Chwileczkę. Pomoc nie może tylko obejmować kwestii eksportu utraconego rynku wschodniego i konsekwencji coraz głębszego utraty, bo my nie tylko współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy podwykonawcą określonych dóbr, które finalne swoje miejsce znajdują w obszarze czy Ukrainy, czy Białorusi, czy Rosji, to w tym momencie jest to dużo szersza kwestia. Następną kwestią jest to, że proszę pamiętać, że to dla nas był też rynek surowcowy. 7-krotny wzrost kosztów stali, czy kosztów, ja podejrzewam, duże niebezpieczeństwo i tu musimy się szybko do tego adaptować, wzrost kosztów żywności, jaki nam grozi w wyniku tego konfliktu, jeżeli Ukraina nie obsieje swoich pól, a będzie nałożone embargo na zboże w Rosji. To są poważne problemy dla całego świata. Dzisiaj, czy te poduszki, które nazywamy tarczami, te poduszki amortyzujące geopolityczną zawieruchę, muszą być bardzo, bardzo celowane w te najbardziej wrażliwe obszary. Oczywiście wszystkiego i wszystkim na pewno nie da się zrekompensować, ale trzeba o tym myśleć, ale również w szerszym kontekście. Dzisiaj mamy kwestię jeszcze jedną, która ja widzę to jako szansę. Moim poważnym, no zaskoczyło mnie te deklaracje Brytyjczyków, Ukrainy i Polski o tworzeniu jakiegoś pomostu kompetencyjno-gospodarczego, czy jakby tego zwał, ta oś współpracy idąca w poprzek jak gdyby Unii Europejskiej, ale wpisująca się w ten obszar Trójmorza. My mamy ostatnią, być może okienko, być może geopolityczne okienko ostatnie, jeżeli to mądrze rozegramy, ugruntowanie swojej pozycji na tej wschodniej flance i tutaj bez współpracy polityczno-biznesowej i tutaj nie da się tego zrobić. To muszą zrobić dobrze motywowani biznesmeni
i pod ochroną państwa polskiego. Oczywiście łatwiej jest to robić w tych sytuacji tego zawirowania, bo się będą otwierały nowe możliwości i będą nowe zagrożenia. I tutaj te zagrożenia muszą być amortyzowane przez mądrą politykę gospodarczą państwa w tym obszarze. Stara Unia okazała się zupełnie niewydolna i to możecie, i to jest moja teza, że oni przez te 30 parę lat spokoju i dobrobytu zostali tak rozleniwieni, że podjęcie jakiegokolwiek ryzyka, to widać po ucieczce kapitału z tego regionu, gdzie na wojnie de facto się robi najlepsze biznesy i to zawsze się tak robiło. To świadczy o tym, że my mamy takie małe okienko, że możemy tutaj się ugruntować pozycję, a właśnie ta ambiwalentna postawa sytych społeczeństw z Europy Zachodniej de facto obnaża ich bezwładność. Być może my jesteśmy tutaj na tyle dynamiczni, a patrząc na odporność... A my będąc świadomi, możemy skorzystać chyba. Możemy skorzystać na tym i to trzeba widzieć jako szansę. Już nie wspomnę o tym, że mamy olbrzymi zastrzyk w tym momencie pewnych kompetencji. Uważam, że wszystkie firmy headhunterskie powinny dostawać w tej chwili, przeglądać te listy tych uczniów-kinierów, przecież tam są doskonali fachowcy i to jest szansa na pozyskanie... Bo w tej masie na pewno tacy są i to jest szansa na pozyskanie nowych kompetencji, nowych możliwości, a nie wspomnę o tym, że potem można na ten rynek z powrotem wrócić już z ugruntowaną pozycją. Doktor Potwora. Po pierwsze to na jedną rzecz optymistyczną chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy rzeczywiście jak mówimy o tych tarczach, ta tarcza inflacyjna przyniosła pewne pozytywne elementy, myślę to o tej inflacji w lutym. Nie mam w ogóle wątpliwości, że w marcu i w kwietniu ten poziom inflacji będzie dwucyfrowy. Rzecz druga, nie ma doktora Żurakowskiego, pewno by mnie wsparł, tak myślę, ale jak mówimy o tarczach antyputinowskich, czy przejęciu, nie wiem, części łańcuchów dostaw, jakimś w szerszym wejściu na rynek ukraiński, to ja przypomnę, że po pierwsze jesteśmy państwem na dorobku. My za dużo pieniędzy nie mamy. Nie możemy tak sobie szafować tymi środkami, bo od razu dodam, te pieniądze, o których dzisiaj Zachód mówi, że będą przeznaczone na pomoc na Ukrainę, nigdy do Polski nie trafią. My zostaliśmy i zostaniemy sami. To jest dla mnie poza wszelką dyskusją. Być może gdyby świat współczesny był bardziej rozsądny, być może można byłoby na przykład ten Krajowy Plan Odbudowy, który gdyby został uruchomiony, być może można byłoby go inaczej skierować, ale też nie mam wątpliwości, że urzędnicy w Brukseli ani tam przecinka nie zmienią na kierunki wydatkowania tych środków. Mieliśmy kłopot z funkcjonowaniem na rynku rosyjskim i to bardzo poważny kłopot, bo jak mówił dr Szteliga, rzeczywiście były wyraźne sankcje na gospodarkę polską nałożone, ale ja przypomnę, że mieliśmy też kłopot z funkcjonowaniem na rynku ukraińskim. Dokładnie. Zdaje się, że jeszcze chyba nie odwołano nawet blokady żywności, która płynęła do... Nie mogliśmy handlować z Ukrainą. Jakoś nie za bardzo wierzę, znaczy ja wierzę w polskich przedsiębiorców, to poza dyskusją. Nie za bardzo wierzę, że w to, że dzięki pomocy rządowej nagle przejmiemy na przykład, nie wiem, część inwestycji, które Shell, British Petroleum czy jakieś inne instytucje angażowały w Rosji, bo my nie mamy surowców. My nie wybudujemy huty z powrotem stali, ale nie wybudujemy trzech czy czterech rafinerii, bo po prostu tych surowców tutaj na rynku nie mamy. Wiem natomiast, że mamy na tyle bystrych przedsiębiorców, którzy będą robili wszystko, żeby ewentualnie fragmenty, te rozproszone różnego rodzaju biznesy, które gdzieś tam zostały stracone na wschodzie, żeby być może część tej produkcji ulokować w Polsce, choć tak jak mówię, nie mam większych złudzeń, że tu tarcza czymkolwiek pomoże. Jeśli to nie będzie
błysk intelektu właśnie polskiego menadżera, polskiego właściciela jakiejś firmy, który dostrzeże nową sytuację rynkową, dostrzeże jakąś lukę rynkową, czyli dostrzeże coś, co kiedyś mówiłem o tych tajemniczych mistrzach, czyli dostrzeże jakiś fragment rynku, który nie jest zagospodarowany, to rzeczywiście Polska będzie mogła dalej się, jeśli to barbarzyństwo się skończy, Polska będzie mogła dalej się rozwijać. Natomiast niestety musimy zacząć się bardzo poważnie zastanawiać nad wszelkimi różnymi rozwiązaniami, które drenują polski budżet. Dlatego, że to nie jest z gumy. My przez lata będziemy płacili za pandemię, przez lata będziemy też płacili za to, że tak jak mówię, zostaliśmy póki co na razie sami, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy. I też ja chciałbym wierzyć to, co Piotr mówi, że ci headhunterzy, no ale to przyjeżdżają kobiety z dziećmi, to przyjeżdżają starsze osoby. Na pewno tam jest trochę lekarzy, na pewno tam jest trochę ludzi bystrych, kompetentnych. Natomiast ja też chciałbym, żeby jeżeli się ta wojna już skończy, ja chciałbym, żeby przede wszystkim rozwijała się też Ukraina, żeby tam na miejscu, żeby ten kraj nie wydrenować, żeby nie sprowadzić tego kraju dalej do takiego, do pozycji, że będzie produkować to zboże i nic więcej. Czyli chciałbym, żeby ci ludzie, którzy tak chętnie, dla mnie nie ulega wątpliwości, że część z tych osób, które przyjechało do Polski, na pewno już tu zostanie, niezależnie od tego, co się stanie na Ukrainie. To jest poza wszelką dyskusją. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ewentualnie brać udział w tym, co się, jeśli to pójdzie po naszej myśli, czyli Ukraina zwycięży, bo to tak trzeba na to patrzeć, to być może mamy szansę na robienie wielkich interesów. Natomiast, żeby było jasne, to naszej gospodarki to nie będzie taki wielki ratunek. To będzie element, który może nas troszeczkę zdynamizować, ale póki co musimy patrzeć na pieniądze. Ja bym chciał, żeby PR-owcy, o których Grzegorz mówił, nie zamulali tego mądrego myślenia rządowego. Dobre założenia, poprawiamy te tarcze, ład nowy i tak dalej, i tak dalej. I niech to się dzieje. I dzisiaj zamulanie tego tymi dziwnymi nazwami nikomu nie służy, niczemu nie służy. Dzisiaj nam jest potrzebny pociąg pancerny, ale do Brukseli. My musimy naładzić relacje z Brukselą, bo tam leżą, podkreślam, nasze pieniądze. Ponad 700 miliardów leży na stole. Druga rzecz to jest ten element, że do tego pociągu pancernego trzeba zapakować premiera Słowacji, który nie był w Kijowie, i tych pozostałych, którzy byli, kogoś tam jeszcze dołożyć, nawet Orbana, no i upomnieć się o pieniądze pomocowe na rzecz utrzymania uchodźców. To są dla nas najistotniejsze sprawy, bo fundamentem tej debaty dzisiejszej jest to, o czym powiedział profesor Potwora. Budżet nie jest w gumy. Nie możemy w nieskończoność fundować kolejnej tarczy, kolejnej pomocy, bo tych pieniędzy nie mamy, bo jesteśmy, jak powiedział tutaj szanowny przedmówca, na dorobku. I o tym musimy pamiętać. Ale ja chciałbym na koniec powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, co mnie bardzo martwi, ale myślę, że powinniśmy tak też porozmawiać, żeby Polska po tym całym konflikcie, bo dzisiaj jesteśmy hubem, ja mówię centrum pomocowym dla Ukraińców w Europie, żebyśmy się stali centrum inwestycyjnym właśnie dla tych środków na Ukrainie, żeby to było również naszym udziałem. Ja rozumiem obawy pana profesora, że nie pozwolą nam za dużo. Tam już aligatory tak, tam już rekiny próbują się ustawiać, co będzie, żeby tam odbudować, zrobić to wszystko. Ale naprawdę chciałbym, żeby po tym, co robimy i będziemy jeszcze robić, żeby Polska stała się pierwszą Brukselą w Europie. My jesteśmy z tobą.
Dzięki bardzo. A pan Piotr mówił o pieniądzach amerykańskich. No, ja widzę bardziej kapitał anglosaski, który jest zainteresowany w przeciwstawieniu się, wypychaniu de facto Stanów Zjednoczonych z Europy i ten kapitał możemy zaoferować pewną rzecz. No jedna uwaga. Jeżeli chodzi o skuteczność ochrony państwa, mówiłem o skuteczności ochrony naszych inwestycji w obszarach ryzykownych. Na Ukrainie inwestowali Niemcy, ale ochronę swojego państwa mieli tak silną, że tam nie dotykały ich bezpośrednio kryże. To są te kwestie, gdzie rzeczywiście twarda postawa rządu polskiego w ochronie inwestycji. O tym mówiłem, że tu trzeba chronić nasze interesy systemowo i współdziałać w tym obszarze. Co do Brukseli, to wolę się nie wypowiadać na dzisiaj. To stwierdzenie, bo cały czas mam takie przed oczami stwierdzenie, gdzie Europa Zachodnia przez całe lata 90. i początek lat 2000, tutaj tego nowego wieku, traktowała nas jak tanie zasoby ludzkie. I tylko wiesz, chwilę, może czasami my sami postawiliśmy się w takie sytuacje. Nie. Ja bym chciał uniknąć takiej sytuacji, żebyśmy twierdzili o tych wszystkich pracownikach z Ukrainy, że to są tanie zasoby. Zwracam uwagę na nazewnictwo. To są tanie według... Zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie. To są ludzie. To są ludzie, którzy dzisiaj są pokrzywdzeni, ale za chwilę oni wrócą na rynek pracy. Ludzie, a nie zasoby ludzkie. To, co użył mój przedmówca z BCC. No dzisiaj mamy katastrofę humanitarną, bo tak ją trzeba nazwać. No tak, tylko że doskonale też musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie zatrzymamy tego w tej chwili, ponosząc dużo większe koszty, tutaj nie ulega wątpliwości, jeżeli tego nie zatrzymamy tam, tej kinetycznej wojny, to będziemy ją mieli dalej. No, tutaj jest deklaracje polityczne realizowane są od początku, od chyba 99 roku, czy od 2000 roku cała ta doktryna rosyjska jest wyartykułowana i teraz cały świat się dziwi, że oni ją realizują. Od wieków tak było. Przez szereg lat, jak przychodzę do Radia Opole, zawsze mówiłem i tłumaczyłem, że w tak zwanych naukach społecznych my nie przekonaliśmy, myślę to o naukowcach, o badaczach, nie przekonaliśmy, albo inaczej nie nauczyliśmy Zachodu tego, na czym polegał socjalizm, na czym polegała gospodarka socjalistyczna. My chętnie przyjmujemy właśnie te rozwiązania, które były w pierwszej części, to znaczy już jesteśmy tacy nowocześni, mamy takie koncerny, zarządzamy poprzez rady nadzorcze, przez różne takie działania. Natomiast nasza wiedza o Rosji, nasza wiedza o naszych partnerach w Ukrainie jest dużo, dużo większa niż wiedza przeciętnego Belga czy przeciętnego Holendra, który nie przeżył tego abstrakcyjnego systemu w swoim życiu. Zawsze mu było, jak Piotr mówił, zawsze mu było mniej więcej dobrze, no chyba, że mu raz od czasu do czasu podnieśli cenę ropy, jak było w 73 roku. I tak jak mówiłem, od lat wyznaję taką tezę, jak umiesz liczyć, licz na siebie. I my wszyscy powinniśmy ani na kapitał anglosaski, ani na wielką Brukselę, ani na to, że nagle ktoś zrozumie, że Polska jest przyzwoitym krajem, że Polacy są bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni, że to nie jest tak, że pół Polski to gdzieś tam w sobotę kablem bije swoją żonę, a drugie pół pije. To jesteśmy nowoczesnym, europejskim krajem. Tych barier, które się pojawiają, jeśli poradziliśmy sobie z pandemią, jeśli poradzi sobie świat z tym okrutnikiem, to będziemy się rozwijali samodzielnie i będziemy za pół roku, za rok czasu w zupełnie innej sytuacji. Będziemy mówili o jakichś drobiazgach, które przeszkadzają nam w dynamicznym rozwoju. Dziękuję pięknie za dyskusję. Piotr Pęczaśnik, Kongregacja. Dziękuję pięknie. Doktor Witold Potwora, ekonomista. Grzegorz Kulisz, BCC. Dziękuję bardzo. Doktor Jerzy Sztaliga, OPZZ. Kłaniam się. I Grzegorz Adamczyk z Opolskiej Solidarności. Dziękuję. A program prowadziła Joanna Matlak.